24 marca zapraszam do wspólnej modlitwy Słowem, dzisiaj z 7 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią, czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie? I wiecie, skąd jestem? Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie. Lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Moi kochani, dzisiaj w tej Ewangelii tak naprawdę chodzi o obraz Boga i tak naprawdę o naszą blokadę w przyjęciu przez to Boga. Boga możemy przyjąć przez naszą biedę i stanięcie w pokorze. Potrzebuję Cię, Panie. Jak widzimy, społeczeństwo przy Jezusie nie potrzebowało Jezusa. Mieli swój obraz. My wiemy, skąd on pochodzi. Kiedy Mesjasz przyjdzie, nie będzie nikt wiedział, skąd jest. A Jezus pokazuje, że tu nie chodzi o mnie jako, że o mnie, tylko chodzi o to, że Bóg mnie posłał jako Syna Bożego na ten świat, aby zbawić ten świat. No i tutaj mamy właśnie ten problem: poznanie Boga, a przyjęcie Boga. To nie idzie często w parze, niestety. Można mieć szeroką wiedzę o Bogu, można też wiedzieć, jak różne społeczności i różne religie wypowiadają się o Jezusie, ale Jezusa nie przyjąć, ponieważ można nie potrzebować w swoim życiu Boga. Kiedy potrzebujemy Boga? Kiedy chcemy Go przyjąć? Wtedy, kiedy stajemy w prawdzie. Wielki Post jest jednym wielkim czasem prawdy. Prawdy, spojrzenia głębiej. Przełożenie tej Ewangelii na życie to jest zawołanie, to już jest taki efekt, taki cel, zawołanie: potrzebuję Cię, Jezu. Nie radzę sobie z moimi problemami, nie radzę sobie z grzechem, z postanowieniem. Potrzebuję Cię. No ale trzeba rozprawić się z tym obrazem Jezusa w nas. Jaki on jest? Zadaj sobie dzisiaj pytanie, jaki masz obraz Jezusa. Może być tak, że już kiedyś zadawałeś sobie to pytanie, ale okoliczności, w których żyjesz, dziś zaćmiły Ci ten właściwy, prawidłowy obraz Jezusa, który przychodzi, by wyciągnąć do Ciebie rękę i daje Ci dar zbawienia. Niech Duch Święty dzisiaj oczyści w nas to prawidłowe spojrzenie na Jezusa. Duchu Święty, przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby płakać o światło, o to światło, które pozwoli mi spojrzeć w prawdzie na siebie, na Jezusa. Pomóż mi zapragnąć kontaktu z Jezusem, takiego głębokiego kontaktu, w którym rzeczywiście uchodzą wszelkie moje wątpliwości. Przyjdź, Duchu Święty, i umacniaj we mnie prawdziwy obraz Boga. Pomóż mi też stanąć w pokorze. Daj mi się skonfrontować z Bogiem, z Jezusem, który przychodzi do mnie jako obiecany od Ojca Mesjasz, który może zmienić moje życie. I daj mi zapragnąć, abym chciał w każdej kwestii, w każdej sferze zmienić moje życie. Przyjdź, Duchu Święty, szczególnie do tych, którzy są zablokowani na działanie Jezusa. Z różnych względów. Ponieważ tak ich życie się potoczyło, że może sami siebie wykreślają z perspektywy Pana Boga, a Bóg mówi: chodź do mnie. Przyjdź, Duchu Święty, też do tych, którzy nie mają w sobie pokory,
przyjdź do nas, bo każdy z nas potrzebuje jeszcze bardziej, jeszcze więcej pokory. Amen. Nie są to słowa proste z Ewangelii według świętego Jana, teraz w tym czasie, te ostatnie fragmenty, perykopy, ale one zapraszają, jak nie wiem, czy zauważyliście, do takiej głębokiej relacji z Jezusem. To ode mnie i od Ciebie zależy, jak potraktujemy to zaproszenie, by wejść w jeszcze ściślejszą relację. A to, że już masz relację, że ogłosiłeś Jezusa Zbawicielem i Panem w swoim życiu, to nie zmienia faktu, że masz ciągle jeszcze bardziej zbliżać się do Niego, bo świat będzie Cię próbował odciągnąć. I może zapamiętaj dzisiaj te słowa z Ewangelii. I mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawdomówny jest Ten, który mnie posłał, którego Wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. Niech to słowo dzisiaj w nas pracuje. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał i napisz w komentarzu, jak dzisiaj odbierasz te słowa do swojego życia. Z Panem Bogiem.